Będziemy dzisiaj, tak jak powiedziałem, zanurzać się na nowo do Bożego Słowa. Tak jak to mamy zwyczaj robić to każdy wtorek i też w niedzielę. I dzisiaj chciałem się podzielić słowem, które już w zasadzie od początku roku bardzo mocno mnie i na początku konfrontuje, ale też dotyka. I też w jakiejś tam części kiedyś wspominałem o tym na modlitwie Kościoła na początku roku, ale to dzisiaj będzie wersja głębsza, poszerzona, także jeżeli ktoś coś słyszał, to ja się bardzo cieszę, bo będzie wiedział albo będzie to słowo wchodziło na właściwy grunt. Chciałem was zabrać dzisiaj w takie miejsce, które Paweł, w zasadzie w list Pawła, apostoła Pawła do Tymoteusza. I nie będziemy dzisiaj dużo czytać Biblii, więc od razu powiem, że wersetem, nad którym chcemy się dzisiaj skupić, jest zapisany w drugim liście Tymoteusza, pierwszy rozdział, szósty, siódmy. To są pierwsze, szósty, siódmy wersety. Natomiast zaraz dojdziemy i zaraz powiem, dlaczego akurat te listy, bo w zasadzie od początku roku muszę się przyznać, że czytam je na nowo i już nie wiem, ile razy je przeczytałem, ale nie mogę przestać je czytać, bo czuję, jak Duch Święty poprzez to słowo chce mówić do mnie, ale też jest pobudzany Duch Święty, pokazuje mi pewne obrazy. I myślę, że ten obraz przede wszystkim jest też odkryciem dla mnie samego. Wierzę, że też będzie dla was zachętą, wierzę, że też będzie dla was inspiracją. Dlaczego uważam, że list do Tymoteusza, zresztą pierwszy i drugi, jest bardzo ważny? Szczególnie ten drugi mnie dotyka, dlatego że uzmysłowiłem sobie, albo też to jest ogólnie dostępna informacja, że w zasadzie drugi list do Tymoteusza to jest ostatni list, który apostoł Paweł napisał. I pisał go w skrajnie nieprzyjaznych, w skrajnie ciężkich warunkach, w skrajnie ciężkim miejscu, bo była to cela śmierci. I tak jak on zresztą tam pisze, że już jest pogodzony i on wiedział, że on odchodzi. I tak uzmysłowiłem sobie, że to są ostatnie słowa, które apostoł Paweł pisze do Kościoła, do nas, do mnie, tytułując je oczywiście jako list do Tymoteusza. Ale dla mnie nabrało to w tym momencie bardzo dużej wagi. Dlatego, że zwyczajowo musicie przyznać, że uważamy, że jeżeli słyszymy jakieś słowa u końca życia, kogoś, kto odchodzi, świadomie odchodzi, to one mają zupełnie inną wagę. I one mogą się łączyć z takim podsumowaniem, z takim szczególnym namaszczeniem albo szczególnie przekazaniem ważnych myśli. Ja nie mówię, że inne są nieważne, ale te są najważniejsze z tych ważnych. I tak to odbieram. Pierwszy list do Tymoteusza był napisany troszeczkę wcześniej i co ciekawe, Paweł go pisał jako wolny człowiek. Drugi list pisał jako uwięziony człowiek. A treść tych listów jest bardzo podobna. To są wskazówki dla Tymoteusza, tak naprawdę dla nas, dla Kościoła, co robić w trudnych czasach. I te czasy, które on nakreśla, apostoł Paweł w tym liście, były rzeczywiście trudne, dlatego że to były czasy prześladowań chrześcijan. To były czasy Nerona. To były czasy publicznych egzekucji chrześcijan. Chrześcijanie byli paleni, wrzucani do zwierząt, w zasadzie wszelkie możliwe formy śmierci, które udaje się zadać człowiekowi, tam w tych czasach możemy znaleźć. Więc jest to szczególny przekaz i szczególne słowa, które tam są zawarte, które mają zwiększoną wagę. Zwiększoną wagę, dlatego że Paweł mówi to do swojego ucznia, Tymoteusza, młodszego w wierze. I na tło tych wszystkich wydarzeń nasuwa jeszcze, że w ogóle są trudne czasy, że wszyscy odeszli, że szerzy się błędna nauka, że fałszywe doktryny, że odejścia bliskich mu współpracowników, I fałszywi nauczyciele się pojawiają. I to wszystko jest wymienione w tych listach. I tak sobie pomyślałem, w zasadzie to wypisz, wymaluj, poza śmiercią chrześcijan, to wszystko nam jest bliskie, tak? Dzisiaj też jest wiele nauk, wiele fałszywych nauk, wymieszana ta nauka, wiele ludzi, którzy podaje się za jakichś tam
posłanych, którzy w rzeczywistości nimi nie są. Więc musimy nauczać się z tego wszystkiego chaosu, z tych takich trudnych czasów, wybierać to, co warto, wybierać to, co żywe i wybierać to, co wartościowe. I na takim tle opisu trudnych czasów on kieruje swoje słowa właśnie do Tymoteusza. Na pytanie, które się pojawia w sercu, no to jak żyć, właśnie Paweł odpowiada. Dlatego przypominam ci, rozpal na nowo dar łaski Bożej, który jest w tobie, przez nałożenie moich rąk. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I powiedziałem, że w zasadzie te listy bardzo współgrają ze sobą, że ta sama myśl jest przekazywana, więc zobaczmy do pierwszego listu do Tymoteusza, który był parę lat wcześniej pisany i wersety 4, 14, 15. I czytamy tam bardzo podobne w zasadzie bliźniacze słowa. Tymoteuszu, nie zaniedbuj swojego daru łaski, który został ci dany na podstawie proroctwa przez włożenie rąk grona starszych. O to zabiegaj, temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. A więc widzicie, pierwszy list, czy drugi list, czy Paweł wolny człowiek, czy Paweł siedzący w celi śmierci, pisze to samo. Nie zaniedbuj daru łaski w drugim liście, dlatego przypominam, rozpal na nowo. Więc to słowo przypominam, to stały nacisk, który się przejawia w zasadzie cały czas. Przypominanie, powtarzanie, w innym miejscu gdzieś nie nudzi mi się powtarzać tego wszystkiego, bo tej nauki dla was, bo ma to swoją wartość. I zacznijmy od tych słów, rozpal na nowo dar łaski Bożej, czyli rozpal na nowo dar Ducha Świętego, który jest ci dany. A więc pierwsza moja myśl, rozpal na nowo, czyli można osłabnąć. Wierzący człowiek, musimy zdać sobie z tego sprawę, Paweł pisze do swojego ucznia, który ma za zadanie zarządzać kościołami, zakładać, ustanawiać tam starszych i tak dalej, mówi rozpal na nowo, więc można osłabnąć. To jest pierwsza informacja dla mnie, dla każdego z nas, że jesteśmy tylko ludźmi i musimy wiedzieć, że takie sytuacje mogą przyjść i dobrze jest sobie zdawać sprawę, że człowiek czasami jest w przepływie Ducha Świętego, ale przychodzi też czas, że można osłabnąć. Dlatego dopingujmy się. My w kościele tutaj dopingujmy się, ludzie wierzący, rozpalaj na nowo. Mów do brata, do siostry, rozpal na nowo to, co Bóg ci dał. Bo to nie jest nic dziwnego, to nie jest nic wyjątkowego, że jest straszna tragedia. Po prostu nasze ciała, nasza cielesność, nasze zabieganie, nasze zaangażowanie w tysiące innych spraw, szczególnie w XXI wieku, można osłabnąć, można zletnieć. Można potrzebować posilenia. I Paweł zaczyna właśnie ten drugi list, ten pierwszy list, pierwszy rozdział, szósty werset. Dlatego przypominam ci, rozpal na nowo. To jest też wskazówka, że mamy dbać, że to, co zostało nam dane, to, co Duch Święty zaszczepił w nas, wymaga pielęgnacji. To nie jest tak, że dostaliśmy dar i teraz możemy już sobie siąść, rączki gdzieś tam z tyłu, nóżki do góry i wszystko się będzie samo toczyło. Rozpal na nowo, to znaczy, że to, co dostałeś, wymaga pielęgnacji duchowej. Rozpal na nowo, to znaczy, że musimy to dbać, żeby to mogło się manifestować, żeby mogło się powielać. Jest przypowieść w Ewangelii Mateusza, którą wszyscy dobrze znamy, o talentach, kiedy Pan, który odjeżdżał, tam zostawił talenty i kazał gospodarować. I znamy doskonale tą historię. Tam chodzi o pomnażanie tych talentów, które oczywiście talent jest to jednostka pieniężna, ale chodzi o pomnażanie w Bożym Królestwie to, co zostało w nas zainwestowane. Więc to, co masz, to nie jest tylko, żeby to sobie leżało, żeby to gdzieś na półce ładnie było zapakowane i odstawione, ale to ma być pomnażane. Jest tam bardzo przykra konkluzja do człowieka, który dostał jeden talent i co z nim zrobił? I go zakopał, tak? I wiecie, co sobie uzmysłowiłem, co tam jest napisane? Że ten człowiek, bo tam jest napisane, on był spowity strachem.
Słuchajcie, strachem. Ten człowiek, tam jest napisane, ja go zakopałem, bo Pan jest, bo ty jesteś surowy i tak dalej. Słuchajcie, jak przeczytacie to w tym kontekście. Ten człowiek był spowity strachem. Jeżeli jesteś spowity strachem, to robisz właśnie to, zakopujesz to, co Bóg ci dał. Więc czytamy, w tym, że Tymoteusz otrzymał dar. Otrzymał dar Ducha Świętego. Może jeden, może więcej, tego nie wiemy. To nie jest napisane i nie jest to w tym momencie takie najważniejsze. Ale tutaj chodzi o to, że otrzymał dar. Tych darów Ducha Świętego, ja nie chcę tutaj wchodzić w tą tematykę, bo ona już była wielokrotnie powtarzana, jest wiele. Jest wiele, to widzimy w Kościele, ile jest różnych zaangażowań, ile ludzi udziela ze swojego daru dla Kościoła, dla nas wszystkich, dla społeczności. To może być dar pasterzowania, prorokowania, ewangelizowania, zachęcania, mądrości, uzdrowiania, języków i wiele więcej. W Biblii jest, jak pamiętam, powyżej 20 tych darów. One są zapisane w 12 rozdziale listu do Koryntian, tak samo w 12 rozdziale listu do Rzymian. Są te dary wymieniane. I nie chodzi o to, żebyśmy teraz je sobie wymieniali, tylko uzmysłowili bogactwo, że Bóg to, co daje, jest bogaty w tym, co daje. On daje w obfitości i daje w szerokości, w bardzo dużym spektrum. Ale to, na co chciałem zwrócić uwagę, jest zapisane w pierwszym liście Koryntian 7:7. Pisze tutaj tak, chciałbym oczywiście, Paweł też pisze, jest autorem tego listu, chciałbym oczywiście, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Każdy jednak, i to jest ważne, każdy jednak otrzymał od Boga swój własny dar łaski. Jeden taki, drugi inny. Na co chcę zwrócić uwagę? Każdy jednak. Może ci się, droga siostro czy drogi bracie, wydaje, że dary są zogniskowane u pastora, u starszych liderów albo jeszcze jakichś innych braci. Ale chcę powiedzieć, że w Biblii pisze coś na ten temat i to jest nieprawda. Pisze tutaj tak, każdy jednak otrzymał od Boga swój własny dar łaski. Konkretnie, jaki dar łaski? To już jest sprawa między tobą a Duchem Świętym, ale każdy otrzymał, i ja, i ty też. I jesteśmy odpowiedzialni za to, jak ten dar będzie w nas pracował. Więc z tym związane są takie pytania. Czy jesteśmy świadomi, po pierwsze, Bożego obdarowania? Oczywiście ja zadaję te pytania do siebie, do was i chcę, żeby każdy sobie odpowiedział. Czy jesteśmy świadomi Bożego obdarowania? Bo jeżeli każdy dotrzymał, to albo Biblia kłamie, albo ja jestem nieświadomy. Drugie pytanie, czy potrafimy sprecyzować, jaki dar otrzymałem? To jest ważne. Musimy się nad tym zastanowić, musimy zacząć zaglądać w głąb siebie, jaki dar otrzymałem, czy udzielamy z niego, czy praktykujemy, czy to jest dar, który pięknie wygląda, zapakowany na wysokiej półce i nikt po niego nie sięga. Czy udzielamy z niego i czy praktykujemy? A może nie mamy pojęcia i nie widzimy przejawu tego daru u siebie, darów jakichkolwiek u siebie. To jest też stan, który może być. I warto być szczerym w stosunku do samego siebie. Bo żeby rozpalić dar, żeby rozpalać to, o czym mówi do Tymoteusza Paweł, musimy wiedzieć, jaki dar. Bo jeżeli nie wiesz, jaki dar masz, to co chcesz rozpalać? Musisz wiedzieć, musisz zidentyfikować, co Duch Święty w tobie zainwestował. Nie dar się rozpalać darów, jeżeli nie wiem, jakie mam, bo będę się kręcił w kółko. Więc takie polecenie otrzymał Tymoteusz i takie polecenie czytam dla siebie, dla was, tym, co się chcę dzielić. Takie polecenie czytam właśnie w tym liście. A jeśli właśnie jest ten stan, że nie mamy pojęcia, nie wiemy, nie widzimy przejawów tego daru, to co? To do tego jest modlitwa, do tego jest Duch Święty, do tego jest pastor, do tego są starsi w Kościele, którzy mogą poprowadzić, pomóc, porozmawiać, bo tak naprawdę to Kościół identyfikuje, jaki dar się objawia w tobie. I to naprawdę można poprosić o modlitwę, można pójść, bracie, siostro, pastorze, starszy, co we mnie widzisz? Porozmawiajmy na ten temat. Co Bóg we mnie zainwestował? Chciałbym, żeby się to nie marnowało. Chciałbym, żeby to było aktywowane, żeby to służyło Bożemu Królestwu, żeby to służyło naszemu Kościołowi. Dlatego, że Pismo mówi, że każdy. Pismo mówi, że każdy.
Tymoteusz otrzymał dar Ducha Świętego poprzez włożenie rąk. I tutaj jest bardzo, bardzo fajne i ciekawe informacje głębokie, bo czytamy właśnie w drugim Tymoteusza, że poprzez włożenie rąk Pawła. Ale w pierwszym Tymoteusza, czytaliśmy to właśnie, pisze, że poprzez włożenie rąk starszych. A jeszcze w innym miejscu w Tymoteuszu pisze Paweł do Tymoteusza, pochopnie nie wkładaj ręce na innych. To nie znaczy, że w ogóle nie wkładaj, tylko wkładaj z rozmysłem, pod prowadzeniem ducha. Także widzimy tutaj pewną naukę, która funkcjonowała w pierwszym kościele, wkładanie i modlitwa z nałożeniem rąk. I to jest ważna, ważna rzecz, żeby sobie uzmysłowić, że nakładanie rąk jest biblijnym aktem. Jest biblijnym aktem posłuszeństwa Duchowi Świętemu. I Jezus w swojej pracy, w swojej służbie, kiedy chodził, modlił się, wielokrotnie używał właśnie tego. Nakładał ręce, leczył chorych, uzdrawiał, robił też uzdrowienie bez tego, to prawda. Ale była to rzecz, którą on praktykował, którą przejął pierwszy Kościół i my też praktykujemy. Więc to jest taka nauka, żebyśmy wiedzieli, skąd się to wzięło, że to nie jest jakiś tam wymysł XXI wieku, tylko chcemy robić dokładnie to, co robił nasz Pan, co robił pierwszy Kościół. I łączy się to z pewną taką odpowiedzialnością, że zawsze ktoś, kto ma autorytet w Kościele, nakłada ręce na kogoś, o kogo się chce modlić. I widzimy tą naukę, kiedy setnik rzymski rozmawiał z Jezusem i tam właśnie jest rozmowa o autorytecie, tak? Że Jezus był zdumiony, że poganin, rzymski setnik, tak doskonale rozumie naukę o autorytecie. Bo ten setnik mówi, no jeżeli ja jestem posłany, to idę, a jeżeli ja posyłam swoich żołnierzy, tych niższych, to znowu idę. I tak to się dzieje w Bożym Królestwie, że jest Bóg, jest Jezus, jest Duch Święty, są Jego naczynia, pastor, liderzy, jesteśmy my w Kościele, wszyscy pozostali. I ta nauka jest bardzo ważna, żeby to rozumieć, bo wtedy możemy to przyjmować, wtedy nasze serce zgadza się z tym, co się dzieje i możemy też z tego odnosić korzyści. Ważne jest w tym to, żeby pamiętać, że to Duch Święty daje dary. Ale my w autorytecie Ducha Świętego, czy z Jego polecenia, z Jego namaszczenia, czy z Jego objawienia, możemy się modlić, wkładać ręce na znak, że akceptujemy, że mamy to przesłanie właśnie Ducha Świętego. Więc dary są różne, to już mówiliśmy, ale też mają swoją charakterystykę, w której się zawierają. One nie mogą mieć, i to jest bardzo ważne, one nie mogą mieć dary charakterystyki nas, pomimo że zawierają się w nas. Żebyśmy nie patrzyli i nie rozumieli darów przez swoją cielesność. Dary mają charakterystykę dawcy, tak? Czyli Ducha Świętego. W nas one są, w nas one się manifestują, ale one nie mogą mieć naszej charakterystyki. Dlaczego? Bo najczęściej byśmy ograniczyli te dary. Przynajmniej ja tak sobie o sobie myślę, że byłaby to wielka ujma, gdybym patrzył na dar Ducha Świętego, który Bóg we mnie zainwestował przez swoje zdolności. Byłoby to bardzo zawężone. Więc charakterystyka darów Ducha Świętego musi mieć charakterystykę dawcy, a nie biorcy. Możesz być niepozornym człowiekiem, ale mieć wielki dar. Bo to niczemu, a wręcz powiem tak, często się tak zdarza, że jeżeli w pokorze funkcjonujemy, w pokorze jesteśmy przed Bogiem, to On jeszcze bardziej w nas inwestuje. To, co ziemskie, musimy odsunąć od tego daru. Wszelkie ograniczenia nasze cieleśnie, już to słowo, które też wielokrotnie się przewijało tutaj przez to miejsce, że żyję nie ja, ale Chrystus we mnie. No ale ja żyję, bo tutaj jestem, stoję, rozmawiam, tak? Ale dar we mnie to Duch Święty. Więc wróćmy z powrotem do naszego wersetu z drugiego listu Tymoteusza. Powtarzam, pierwszy rozdział, 6-7. I na początku, teraz będziemy w wersecie 7, to co możemy czytać, czyli werset 7, proszę o wyświetlenie. I tutaj Paweł pisze, czego, zanim dojdziemy, co nam dał,
to pisze, czego nam na pewno nie dał. I to jest bardzo ważne. A więc Paweł nie dał nam czego? Ducha lęku. Już mówiłem, że ten człowiek, który dostał jedną minę, jeden dar, który go zakopał, on był spowity lękiem. I to się źle dla niego skończyło. A więc Bóg nie dał nam ducha lęku, bo to nie pochodzi od Boga. To nie jest, to jest cecha przeciwnika, diabła, który ten lęk w nas chce zaszczepić. Dlaczego? Dlatego, że lęk będzie nas ograniczał w drodze do obecności Bożej. Lęk odsuwa tak naprawdę nas od Boga. Jeśli takie cechy jak lęk, strach diagnozujemy u siebie, to musimy też wiedzieć, skąd one pochodzą. Bo dopiero wtedy możemy się z nimi zacząć rozprawiać, dopiero wtedy możemy ich zacząć gromić, możemy się zacząć modlić od tego. Kiedy młody kaznodzieja, może tak powiem, Jozue, przywódca Izraelitów, zaczynał swoją służbę, czytamy o tym w pierwszym rozdziale Księgi Jozuego, i Bóg powierza mu służbę, że będzie prowadził, tam 7 razy w jednym rozdziale Bóg do Jozuego mówi: tylko się nie bój i nie lękaj. Tylko się 7 razy, kochani. Nie wiem, czy to jest liczba pełni, więc być może tego było nawet więcej, ale 7 razy, jak policzycie to, tylko się nie bój i nie lękaj, bo jak będziesz się bał i będziesz się lękał, nie jesteś w stanie wykonać mojej pracy. Jeżeli się będziesz bał i lękał, będziesz polegał na swojej cielesności, bo ona jest bezpieczna, bo ją znasz. Jeżeli będziesz odważny, będziesz ufny, to pójdziesz dużo dalej, niż ciało ci pozwoli. Więc to jest taka nauka, o którą czytamy. Jeżeli jesteśmy spowici lękiem i strachem, to Duch Święty nie jest nas w stanie używać i dary, które są w nas, będą nieużywane, nieaktywne. A czytaliśmy, że każdy otrzymał i mamy dążyć do pomnażania tego, do zwielokrotniania. To będzie powodowało nasze postępy w wierze. We wcześniejszym pierwszym liście do Tymoteusza, w tym fragmencie, który już czytaliśmy, tam jest napisane, aby postępy były widoczne dla wszystkich. Rozpalaj ducha, aby postępy były widoczne dla wszystkich. To znaczy, że one muszą być ogólnie weryfikowane. To nie może być tak, że tylko ja mam swoje życie w Duchu Świętym i tutaj ja i nikt do tego nie jest dopuszczony. Po to jesteśmy w Kościele, po to możemy się przed sobą otworzyć, aby postępy były nas, były weryfikowalne. Ale do tego duch lęku musi być wyeliminowany. Przede wszystkim musi być zdiagnozowany, nazwany, uświadomione musi być jego pochodzenie, a potem mamy zrobić z nim to, co mamy z nim zrobić. Mówiliśmy o atmosferze, w której te dary albo ten dar do Tymoteusza ma się poruszać, w którym może się rozwijać. Więc duch lęku jest na pewno przeszkodą, dlatego Paweł pisze, nie dał nam Bóg ducha lęku. Więc on jest przeszkodą do tego, aby te dary się rozpalały, bo cały czas mówimy w kierunku, co zrobić, żeby rozpalać te dary, żeby one dobrze funkcjonowały, żeby mogły się rozwijać. Więc już wiemy, co nam w tym będzie przeszkadzać, a co nam w tym może pomóc. Albo jaka jest atmosfera, którą Bóg przewidział dla naszego życia, aby ten dar, czy te dary, które są w nas, mogły się rozwijać. I czytamy dalej 2 Tymoteusz 1,7. To jest stale ten sam werset, o którym tutaj się, który analizujemy i w 1,7 czytamy to, co Bóg nam dał. Bóg dał nam ducha jakiego? Mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I wiecie, jak zacząłem myśleć sobie na tym, to coś się we mnie rozpaliło. Nie chcę tutaj mówić wow i tak dalej, bo to być może będzie zbyt oklepane. Ale jak cudownie to tu jest opisane. Duch mocy, duch miłości i duch trzeźwego myślenia. I teraz wgłębmy się trochę w to słowo. A więc po pierwsze duch mocy. Co to jest duch mocy? To jest w greckim słowie to jest dynamis.
Już same słowo mówi nam o tym, to jest dynamizm. Słowo dynamit, jego eksplozja, siła i moc pochodzi właśnie od tego słowa. Przejaw, ja przeczytam tłumaczenie greckie, które jest do tego. Przejaw boskiej mocy, siła i moc, moc cudów, mocarstwo, potęga. Amen. To jest duch, który jest w nas. Nie duch strachu i lęku. Nie duch wycofania. Nie duch, nie wiem, bojaźni. Duch, który jest przejawem boskiej mocy, siły, mocy cudów, mocarstwa i potęga. I o takim duchu Paweł pisze do Tymoteusza. O takim rodzaju duchu, nie duchu strachu i lęku. Nawet jak jesteś skromny i nie podpisujesz się pod tą charakterystyką i powiesz, o, to nie, to dla mnie za dużo, to wiedz, że nie masz skromnego Boga, bo Bóg jest potężny, pełen chwały i pełen dostojeństwa. I duch takiego Boga, duch jako osoba, jest nam dany. I do pracy, do rozwijania daru duchowego, który jest w nas, potrzebny jest właśnie ten rodzaj ducha. Tak scharakteryzowany. A więc duch mocy, czyli jako dynamis. Duch miłości. Tu się dopiero zaczyna jazda. Tu się dopiero zaczyna jazda, dlatego że niestety musimy zdać sobie sprawę, że polski nasz język jest ubogi. I kiedy czytamy to w naszej Biblii, to wybaczcie, że tak powiem, jest to troszeczkę zamazane. Duch miłości, czyli w grecki agape. Dlaczego mówię, że to jest zamazane? Dlatego, że w Grece występują trzy słowa mówiące o miłości. I to za każdym razem jest różna miłość. A w polskim słowie jest tylko słowo miłość. I koniec. No i jak teraz o tym mówić? Więc ja nie chcę się tutaj mądrzyć, ale jak chcemy dotrzeć do sedna, co Paweł przekazywał, to musimy wejść w oryginał grecki. Greckie agape w odróżnieniu od fileo. Albo, przepraszam, może przeczytam pierwsze, co to słowo agape oznacza. Miłować z łaski. Z łaski, czyli niezasłużenie. Życzliwość, święta miłość, miłość Chrystusa w nas. I kolejnym słowem, które mówi o miłości, jest fileo. I to też jest bardzo fajne słowo, tylko że ono mówi o miłości relacyjnej, przyjacielskiej. To jest miłość, która ja ciebie lubię, to ty mnie lubisz. Ty mi coś zrobisz dobrze, to ja tobie też zrobię dobrze. To jest miłość fileo, relacyjna. Żeby mieć relację, muszą być dwie strony. Żeby była miłość agape, to nawet miłość, brak miłości z drugiej strony nie usprawiedliwia braku relacji. A w miłości fileo usprawiedliwia. No i trzeci oczywiście jest miłość eros, która jest miłością fizyczną. Ale to też jest miłość. No więc tutaj jest wymieniony ten duch miłości jako duch agape. I bardzo dobrze to widać w Ewangelii Jana, kiedy to nie będzie wyświetlane, ja to tylko przeczytam albo być może powiem o tym. Kiedy Jezus w Ewangelii Jana, to jest 21 rozdział i od 15 wersetu, kiedy Jezus rozmawia z Piotrem. I znamy tą, ja już tego nie będę czytał, znamy tą rozmowę, tak? Piotrze, czy ty mnie kochasz? Tak, Piotr mówi, kocham. I w polskim tłumaczeniu tak jest napisane. Piotrze, czy ty mnie kochasz? Tak, ja ciebie, Panie Jezu, kocham. I drugi raz, Piotrze, czy ty mnie kochasz? Tak, Panie Jezu, ja cię kocham. W zależności od Biblii polskiej mniej więcej będziemy się obracać, nie wiemy, o co chodzi. Ale w Grece jest napisane tak. Piotrze, czy ty mnie agape? A Piotr mówi, tak, Panie Jezu, ja fileo. Co mi to mówi? To znaczy, że bez Ducha Świętego miłość agape jest nieosiągalna dla człowieka. Niestety. Albo chwała Bogu. Chwała Bogu, że mamy Ducha Świętego w nas. Bez Ducha Świętego miłość agape nie jest osiągalna. I to widzę na przykładzie tej rozmowy. Więc ona wygląda tak. Piotrze, czy ty mnie agape? Tak, Panie Jezu, fileo. Jezus mówi drugi raz. Piotrze, czy ty mnie agape? Jezus, Piotr mówi, tak, ja cię fileo. I Jezus już odpuścił, bo widzi, że się nie dogada i mówi w trzeci raz,
Piotrze, czy ty mnie fileo? Tak, ja cię fileo. Bo Jezus wiedział, że Duch Święty nie jest jeszcze wylany. Nie jest jeszcze w nim. I rozmawia, ja to mówię, jak ze ślepym o kolorach. On jeszcze nie wiedział, o co chodzi. Ale musimy sobie to usmysłowić, że bez Ducha Świętego w nas miłość, agape nie powstanie. Nie będziemy wiedzieli w ogóle, o czym mówimy. Więc nie dał nam ducha lęku, ale miłości, agape. I trzecie określenie ducha. Duch trzeźwego myślenia. I to bardzo lubię, bo to tak jak gdyby z takiej bardzo wysokiej duchowości sprowadza nas do realności. Nie po to, żeby schłodzić, ale to, żeby zachować dystans i odpowiedni balans. I duch trzeźwego myślenia. Znowu jest tutaj wymieniony w tym liście do Tymoteusza, że dał nam ducha trzeźwego myślenia. Po grecku sofronitos. Co to jest? To nie ma nic związanego z jakąkolwiek konsumpcją. Kiedyś myślałem, że to jest trzeźwe myślenie. Wiecie, o co chodzi. Z jakąś konsumpcją, nadużywaniem czegokolwiek. Nie. Tutaj chodzi o zdroworozsądkowe myślenie. Zdrowy umysł, opanowanie, trzeźwość w umyśle. Trzeźwość w umyśle, jasne myślenie, nie zamęt i nie zamieszanie. I pamiętacie, list Paweł pisze do Koryntian i on do Koryntian pisze tak. Nie brak wam, Koryntianie, żadnego z darów. I to był kościół, w którym czytamy, że wszystkie dary, które były, czy prawie wszystkie, one się manifestowały. I wszystko tam, że tak powiem, duchowo hulało, tylko efekt jest taki, że Jezus ten, przepraszam, że Paweł ten kościół zganił. Mogłoby nam się wydawać, ojej, taki duchowy kościół, fajnie by było, gdyby wszystkie dary Ducha Świętego nam tutaj hulały. Też bym chciał, ale pamiętajmy, że jest zdroworozsądkowe myślenie. Paweł podsumował ten kościół w Koryncie, że wiele jest tam do naprawy. Dlaczego? Dlatego, że nie było tam trzeźwego myślenia. Były dary duchowe i chwała Bogu, ale dary duchowe bez trzeźwego myślenia, i to też chcę powiedzieć, będą nas prowadziły niestety do, nie chcę złego słowa użyć, pomóżcie. Dobrze. To nie jest stan, który Bóg zaplanował. Tak? Zaraz do tego jeszcze dojdę. Więc te trzy cechy to są cechy opisu, teraz uwaga, osoby Ducha Świętego. Osoby Ducha Świętego, nie jakieś mocy, które nam są potrzebne. To są trzy główne, podstawowe, najważniejsze i co za tym idzie, nierozerwalne. Tego nie można rozdzielać. To są trzy nierozerwalne cechy osoby Ducha Świętego. One występują wspólnie jako Jego natura i nie powinny być nigdy rozdzielane. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Dlatego, że zdarza nam się zafascynować jedną cechą, skupić się na niej i źle się to czasami kończy. To nas będzie prowadziło do wypaczeń. W liście do Rzymian, 12 rozdział, 1 werset, będziemy to mogli chyba wyświetlić, tak? Zauważcie, tam są takie słowa napisane. Zachęcam was wtedy, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. I teraz, jako wyraz waszej rozumnej, czyli rozum nam jest potrzebny, służby wypływającej z głębi ducha służby, połączeniu z głębi ducha rozumna służba. Określenia, które teoretycznie mogły, ktoś by powiedział, że one się wykluczają, bo albo duch, albo rozum, tak? Ale kiedy one idą wspólnie, kiedy one współdziałają, to my możemy wtedy zajść dużo dalej i być dużo bardziej użyteczni. I takie zdanie przyszło mi, które uważam, ono jest bardzo ważne, że chcę go teraz przeczytać, że w rzeczywistości duchowej nigdy nie zajdziemy dalej, niż nasz rozum puści. Zgodzicie się z tym?
bo możemy pójść w rzeczywistość duchową, tylko że jeżeli nas rozum albo nie zrozumiemy tego, nie pojmiemy tego, to nie będzie efektywne. Nigdy nie pójdziemy dalej, niż nas puści rozum, dlatego że musimy rozumieć słowo. Ja nie mówię tutaj o rozumie ludzkim, żebyście dobrze zrozumieli, tylko o rozumieniu słowa. Co duch robi, gdzie chce nas prowadzić, dlaczego to się dzieje, a jeżeli coś się dzieje, to ja się tym nie gorszę, bo na przykład, nie wiem, coś się wydarzy w czasie nawiedzenia Ducha Świętego i ja powiem, o, dziwne rzeczy się dzieją. Rozum cię musi puścić, żebyś to zrozumiał. Dlatego, że funkcjonowanie w mocy Ducha Świętego bez trzeźwego myślenia będzie prowadziło do tak zwanej charyzmanii. Charyzmania to jest określenie, które właśnie w liście do Koryntian możemy czytać, zafascynowanie tym wszystkim, co tam hula, tylko tam nie było zrozumienia tego, co się dzieje. Nie było podporządkowania słowu. Nie było szacunku dla słowa. Dary Ducha Świętego wydawało się, że wszystko pozałatwiają, ale Kościół był kompletnie rozstrojony. I to był stan charyzmanii. Z drugiej strony funkcjonowanie w rozumnym myśleniu bez Ducha Świętego będzie nas prowadziło do religii. Przerost jak gdyby mądrości bez obecności Ducha Świętego wprowadzi nas w poziom religii, że będziemy jak gdyby umysłem wyznaczali granice, co się ma zdarzyć, co się ma nie zdarzyć. A w ogóle funkcjonowanie bez miłości agape już nas na pewno wyrzuci na manowce. I myślę, że każdy gdzieś tam w swoim doświadczeniu chrześcijańskim może sobie takie przykłady znaleźć, bo ja nie chcę ich tutaj wypowiadać, bo jest ich naprawdę wiele. Funkcjonowanie w ogóle bez miłości to nie pomogą ci ani dary Ducha Świętego, ani rozum, jeżeli nie będzie tej miłości, agape, którą wszczepia Duch Święty. Więc to jest taka niebiańska charakterystyka, o której mówimy, która pozwala nam dopiero ten dar, który jest w nas, rozwijać. Jeżeli jest ta atmosfera, o której mówimy, mocy, miłości i zdroworozsądkowego myślenia, to jestem absolutnie przekonany, że to, co Duch Święty w tobie czy we mnie zainstalował, zainwestował, będzie się mogło rozwijać. Dlatego Paweł naciska, rozniecaj, nie zaniedbuj, zabiegaj i temu się poświęcaj. To prawda, że to będzie z naszej strony wymagało dużo wysiłku. To prawda, że to nie jest łatwe. To prawda, że być może się nawet nieraz potkniemy. Ale to niczym nie przeszkadza temu, że doprowadzi nas to do tego miejsca, że będziemy mogli pójść dalej, że będziemy, tak jak tam było napisane, ten wzrost będzie weryfikowalny przez innych. To trochę tak, jak są małe dzieci i uczą się chodzić. Pewnie to jest obraz tak powszechny, każdy gdzieś widział jakieś takie, nie wiem, paromiesięczne czy roczne dziecko, które uczy się chodzić. No i tam zawsze jest ten trzask, nie? Raz na pupę. Ale każdy go dopinguje. Dawaj, jeszcze raz, przewróciłeś się. Wstawaj, nie przejmuj się, jeszcze raz. Leżysz, rozbiłeś sobie coś. Ojejku, jak mi przykro, ale wstawaj. Jeszcze raz. Efekt jest jaki? Że człowiek chodzi, tak? Że jest zadowolony. Ale był ból, ale był znój, ale były siniaki, może jeszcze coś więcej. Więc nauka taka chodzenia to uciążliwy proces, ale warto. Dlatego to rozniecanie Ducha Świętego w sobie, tego daru Ducha Świętego będzie powodowało, że będziemy bardziej mogli być użyteczni, że będziemy mogli bardziej wpływać na rzeczy, że możemy być bardziej zachęcający dla kogoś innego. To, że osłabliśmy, że zaniedbaliśmy, że zletnieliśmy, to subtelne działanie przeciwnika, które będzie działało dokładnie w drugą stronę, żebyś nie rozniecał daru Ducha Świętego, żebyś uważał, że on może nie jest potrzebny, że może jest mało ważny, że można go gdzieś tam, a jak go użyłeś raz w roku, to już wystarczy. To jest działanie przeciwnika, które będzie prowadziło właśnie nas do letności. I to będzie bardzo subtelne, słuchajcie. To nie będzie znaczyło, że my nie kochamy Boga. Ale na początku to będzie wyglądało tak, że inne rzeczy kochamy bardziej.
i będziesz samousprawiedliwiony. Przecież ja kocham Boga, ale to, że sport kocham więcej? Ja kocham Boga, ale to, że filmy kocham więcej? Ja kocham Boga, ale to, że na przykład, nie wiem, coś innego kocham więcej. Czyli powstają rzeczy, które Boga zaczynają nam przysłaniać. I zaczynamy wtedy się od Niego oddalać. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I to musimy pamiętać. Jest to zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej 25. I Bóg się tam sam przedstawia. Wyświetlimy to pewnie. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 20, werset 5. Nie składaj temu pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. I co z tego, że to jest Stary Testament? Ale to Bóg mówi o sobie, a On się nie zmienia. Więc z takim Bogiem mamy do czynienia, z Bogiem zazdrosnym. O nas, o to, co nam dał i o Ducha Świętego, który jest w nas. Może powstawać w naszym życiu takie soft uzależnienie, które będzie prowadzić do form religii. Kiedy będziemy letnieć, to zagraża nam to, że takie soft, co to znaczy, bardzo delikatne. To nie znaczy, że od razu wpadniesz w alkoholizm i tak dalej, czy staniesz się człowiekiem, że jak nie przyjdziesz na dni skupienia, to już jest po tobie. Ale takie soft uzależnienie będzie pięknie wyglądało z zewnątrz, nie będzie to groźnie, ale wewnątrz będziemy się oddalać od Boga. Rozpalanie relacji z Duchem Świętym będzie powodowało owocowanie, rozwój, pokój, radość, miłość i trzeźwe myślenie. Dlatego Paweł nalega i ciągle to słowo będę powtarzał, bo to słowo klucz na dzisiaj, rozpalaj na nowo. Paweł nalega na Tymoteusza. Nie zaniedbuj, rozpalaj na nowo. Rozpalaj w atmosferze mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Nie poddawaj się. Dlaczego? Dlatego, że czasy są ciężkie. Mówiliśmy o tym na początku. Paweł charakteryzuje właśnie w listach do Tymoteusza, jak ciężkie są czasy, ilu nauczycieli, zwodzicieli. I my o tym wiemy, tak? Bo zaczynamy tego wszystkiego doświadczać. Możemy jasno powiedzieć bez jakiegoś czarnowidzenia, że czasy są ciężkie. Więc to rozpalanie tego, co w nas jest potrzebne, żebyśmy mogli zachować trzeźwe myślenie, azymut, kierunek, siłę duchową i gorący stan ducha. To też czasy ostateczne, to też czasy Kościoła pełnego chwały. Bez skazy, zmazy. To czasy wierzących w końcu, bo Kościół to my. To czasy wierzących, pełnych chwały, bez skazy i zmazy. To odnosi się do mnie, odnosi się do was, odnosi się do każdego, kto to słucha. Dlatego rozpalanie tego daru, rozpalanie Ducha Świętego, który mamy w sobie, jest nam potrzebne. Świat będzie się staczał coraz bardziej. Ktoś powiedział, że w zasadzie jeżeli chcesz poczytać, co się na świecie będzie działo jutro, jakieś tam newsy, to zacznij czytać sobie Biblię. Bo to tam jest napisane, co się będzie działo. Nie będzie się działo lepiej, a będzie się działo gorzej. Ja nie wiem, co się będzie działo, ale przez ostatnie 3 lata był taki wysyp różnych rzeczy, że sami powiedzcie, że gdyby to wcześniej ktoś powiedział, że to i to i to się wydarzy i pandemia i wojna i kryzysy i to wszystko, to by nas ukamieniowali. A jednak się wydarzyło. A Biblia mówi, że będzie gorzej. Ja nie wiem, jak będzie gorzej. Ale świat będzie się staczał coraz bardziej, ale Kościół ma jaśnieć coraz bardziej. Amen. I to jest to, na co my mamy patrzeć. Nie na to, co jest złe, bo to wprowadzi nas strach, ale Kościół ma jaśnić coraz bardziej. Ale skoro Kościół ma jaśnić coraz bardziej, to znaczy, że wierzący mają jaśnieć coraz bardziej. Amen? No nie chodzi tu, że budynek bardziej oświetlimy. To my mamy jaśnieć. To ja i ty, bracie i siostro, mamy jaśnieć. Więc do tego wszystkiego nas dopinguje Paweł, aby rozpalać się. Nasz osobisty świat w Bogu ma wzrastać, bo inaczej nie będziemy mogli coraz bardziej jaśnieć i stawać się mocniejszy, jaśniejszy, intensywniejszy w doznaniach duchowych, aby być światłością dla tego świata. Często zastanawiamy się tutaj w gronie Kościoła czy liderów, co zrobić, żeby ludzie przyszli.
co zrobić, żeby przyszli na ewangelizację, co zrobić, żeby przyszli do amfiteatru, do parku, czy co zrobić w końcu, żeby przyszli do kościoła, żeby ludzie zaczęli przychodzić. Ale jak ludzie nie zobaczą nadnaturalności w nas, tej jasności w ciemnym czasie, to oni powiedzą, no po co ja tam pójdę? Do depresji? Do smutku? Do jakichś innych rzeczy? Więc nasza rola, że mamy wzrastać, że mamy jaśnieć. I musi to być widoczne z daleka. W moim życiu, w twoim życiu, w życiu Kościoła. I taki, ja nazwałem to zwiastowanie, dzisiaj nie było tytułu wyświetlanego, ale Dom Cudów. I chciałem taki obraz wam namalować, który kiedyś zobaczyłem. Ja już go właśnie mówiłem na modlitwie, więc być może ktoś to by usłyszy drugi raz, ale to jest taki obraz, który kiedy zwiedzałem tam, to było już dobrych parę lat temu, miasto jedno w Afryce i przewodnik nas tam prowadził po tej stolicy i mówi, no w zasadzie tam nic specjalnego nie ma do oglądnięcia, tam nie ma jakichś takich zabytków, ale jest jeden zabytek, który wam pokażę i mówi, to się nazywa Dom Cudów. Ja mówię, o, nareszcie coś porządnego. Dom Cudów, no to idziemy zobaczyć Dom Cudów. No i przyszliśmy, ten Dom Cudów był otoczony parkanem, takimi deskami. Nie można go było niestety zwiedzać. I o co chodziło w tym Domu Cudów? Że 100 lat temu wcześniej, czyli na przełomie tam XIX gdzieś wieku, XX, został wybudowany, jak to była kolonia angielska. I ten dom został wyposażony w rzeczy, które w tym kraju nie mieściły się w głowie, czyli w elektrykę, w windę, w jakieś tam jasności i tak dalej. No zgodnie ze standardem, powiedzmy, nie wiem, angielskim czy korony brytyjskiej. I kiedy ludzie żyjący na tym czarnym kontynencie, to się tak jak mówię działo w Afryce, widzieli ten dom, że tam się świeci, że tam coś jeździ, że ludzie chodzą, to nazwali ten dom Domem Cudów. No bo oni mieszkali w domach bez prądu, bez kanalizacji, bez niczego, więc kontrast był niesamowity. I ci ludzie z całych odległych miejsc przychodzili tylko po to, żeby zobaczyć ten Dom Cudów, bo im się nie mieściło to w głowie, że takie cuda mogą być. A tam była, tak jak mówię, no, kanalizacja, światło, winda, jakieś tarasy wybudowane. No, powiemy tak, nic specjalnego na dzisiaj. Ale 100 lat temu robiło to wrażenie, zwłaszcza w tamtym miejscu. Ale to nie koniec tej historii, bo teraz my zwiedzamy to miejsce i oglądamy i do tego Domu Cudów już nie można wejść. On już jest odizolowany. Dlaczego? Dlatego, że w tym kraju nie było pieniędzy na remonty, na naprawy rzeczy i on niszczał. Wiele lat stał i on niszczał. W końcu go ogrodzili parkanem, żeby ktoś sobie tam krzywdy nie zrobił i był to jedyny taki porządny zabytek do zwiedzania. Ale jakież było moje zdziwienie, jak potem po przyjeździe ja czytam w gazecie gdzieś jakaś malutka taka informacja, że Dom Cudów, słuchajcie, się zawalił. Już do końca. Po prostu się zawalił. Bo w takim był stanie technicznym, że się zawalił. I tak w tym momencie przyszedł mi obraz, że chrześcijanin może być takim domem cudów. I na początku pełen Ducha Świętego. Ta lampa postawiona na stole. Ta lampa, która daje światło, gdzie inni przychodzą, gdzie inni są zainteresowani, gdzie inni są pełni podziwu, no jak to, bracie, u ciebie wszystko się udaje, wszystko rośnie w ogródku, rodzina szczęśliwa, zadowolona, a na świecie takie rzeczy się dzieją. Słuchajcie, my mamy być domem cudów. Ale co się dzieje, kiedy my ten dom cudów przestaniemy konserwować? W cudzysłowie, przestaniemy dbać, a dokładniej mówiąc, co się będzie działo, kiedy przestaniemy ten dom, swój dom cudów rozpalać. To ten dom cudów stanie się za chwilę wyizolowanym miejscem, że już nikt tam nie przychodzi, bo już nie ma po co. Że to, co już było piękne, to już przeminęło. Że to już należy do historii zamierzchłej, że kiedyś tak, że kiedyś to się działo, tak? Kiedyś to było pięknie i cudownie, ale już teraz nie. Już jest
płot zrobiony, już każdy omija z daleka. A jakąż wielką tragedią jest kiedyś, jak ten dom cudów runie. Bo jeżeli nie jest konserwowany, jeżeli nie jest rozpalany, tak jak Paweł mówi, rozpal na nowo, jeżeli tego zaniedbujemy, to po czasie przyjdzie moment, że te ściany naszego domu cudów mogą runąć. Oczywiście ja tego nikomu nie życzę, ale zobaczyłem to w takim obrazie na... I to taki autentyczny jest obraz, którym się chciałem z wami podzielić. Jeżeli ten nasz dom cudów nie będzie konserwowany, nie będzie zabiegany, nie będzie karmiony, nie będzie inwestowany w tej atmosferze osoby Ducha Świętego, o której mówiliśmy, w atmosferze mocy, miłości i zdroworozsądkowego myślenia, to nawet jak wyjmiemy jeden element, to już się zaczyna dryfowanie. A nie daj Boże, kiedy zapomnimy o tym w ogóle. A więc konkluzja jest taka, że może urodziłeś się w chrześcijańskim domu, może się wychowałeś w kościele, może myślisz o sobie, że wszystko jest w porządku. Moi dziadkowie tu chodzili, ja nie mówię teraz to do tej sali, ale przekaz jest nagrywany. Może dziadkowie tu chodzili, może rodzice chodzili i ty chodzisz z rozpędu, ale czy rozpalasz na nowo? Bo kiedy nie będziesz rozpalał, to dom cudów może zostać obity deskami z każdej strony. Ty i ja odpowiadamy za konserwację swojego domu cudów. Ty i ja odpowiadamy za to, co Duch Święty tam zainstalował. I słuchajcie, takie słowa, które są zapisane w objawieniu w liście do Sardes, kiedy Duch Święty do Kościoła mówi: masz imię, że żyjesz. Wszystkim się wydaje, że żyjesz. Masz imię, piękne imię, ale jesteś martwy. I do kogo to są słowa? To nie są słowa do świata. To nie są słowa do świata. Świat jest martwy. Jan nie musiał o tym pisać. On pisze do Kościoła. Masz imię, że żyjesz. Czyli imię jesteś nazwany. Może na zewnątrz ten blichtr, ten, jak gdyby to, co prezentujesz w niedzielę, wszystko fajnie wygląda. Ale jesteś martwy. Dlatego, że ta konserwacja, to rozpalanie, to, co Paweł mówi do Tymoteusza, rozpalaj na nowo, nie zostało dokonane. A więc my możemy wzrastać, funkcjonować, ale można też marnieć i letnieć. I tak naprawdę sami podejmujemy decyzję, czy chcemy ten dom cudów dbać, aby on był drogowskazem dla wielu, żeby był tą lampą, żeby ludzie przychodzili i pytali się: słuchaj, dlaczego ty jesteś taki zadowolony? Dlaczego w tobie jest spokój? Dlaczego ty się nie boisz? Tam zawierucha, tu kryzys, tam wojna, tu migranci, tu jakiś jeszcze koronawirus. Wszystko nam leci na głowę, a w tobie widzę pokój. Słuchajcie, ja kocham takie pytania, ale wiecie, że nie zawsze one są zadawane. Dlatego, że my sami możemy zletnieć. I to Paweł pisze do Tymoteusza właśnie o tym. Konserwuj, rozpalaj swój dom cudów. Rozpal go na nowo. Dlatego, że dom cudów to ty i ja. Dom cudów to ty i ja.